W zjeździe uczestniczyło 209 delegatów z Dolnego Śląska, a tak powitali Andrzeja Leppera. Zdaniem lidera Samoobrony sukcesem niedawnych protestów było to, że w ogóle zauważono problemy rolników. Debatował nad nimi Sejm, a sytuacją na wsi zainteresował się prezydent. Według Andrzeja Leppera nie poprawiła się jednak opłacalność produkcji. Jutro spotykamy się z ministrem Balaszem, przedstawimy mu nasze żądania, które są jemu znane już, i jeżeli nie będą one zrealizowane w trybie pilnym, te główne sprawy, to znaczy opłacalne dochodowe ceny na podstawowe płody rolne, interwencjonizm rządu w rolnictwie, który musi polegać na tym, że my musimy wiedzieć, co mamy produkować, ile mamy produkować, za ile to będziemy produkować, kto od nas skupi i w jakim terminie zapłaci, to na pewno wrócimy do tych form protestu, jakie były, to znaczy przede wszystkim blokady granic i blokady dróg. Zjazd krajowy Samoobrony odbędzie się 5 maja. Według lidera związek ma struktury w 200 powiatach i 1 000 000 członków. Andrzej Lepper nie ukrywa, że związek przygotowuje się już do wyborów parlamentarnych. Najchętniej wystartowałby w nich wspólnie z PSL-em. Samoobrona gotowa jest nawet utworzyć z ludowcami jedną partię.